o psychiatrię w naszym województwie, takiego całą ochronę zdrowia, to znaczy w dwójnasób. Po pierwsze, dbamy o to, aby rozwijać te jednostki, które akurat zajmują się tym typem lecznictwa. I tak na przykład mamy bardzo dobrą informację, bo zarówno w Zaborze, jak i w Międzyrzeczu będą realizowane w najbliższym czasie inwestycje, które istotnie poprawią komfort leczenia w tych jednostkach. W Zaborze będzie to remont oddziału dla pacjentów, który pochłonie ponad 5 milionów złotych. My zabezpieczamy 800 tysięcy, ponad 4 miliony złotych zabezpiecza Ministerstwo Zdrowia. Oczywiście inwestujemy też w ludzi. I te inwestycje w ludzi są dla nas niezwykle istotne. Od 2018 roku stypendia dla kierunku medycznego, a od ubiegłego roku również psychiatria i psychologia adresowana do tych, którzy pracują w szpitalach. 22 takie stypendia w tym roku po 1500 zł na miesiąc. Łączna kwota to prawie 300 tysięcy złotych. To, z czym się mierzymy teraz, to są dziesiątki lat zaniedbań systemowych. Nie da się tych zaniedbań mimo szczerych starań i jakichkolwiek nakładów finansowych nadrobić w sposób doraźny. Wymaga to systemowych zmian. To, z czym w zasadzie powinniśmy sobie najbardziej radzić, to jest przede wszystkim oddziaływanie środowiskowe wśród tych dzieci i młodzieży, bo to tam mamy do czynienia z czynnikami predysponującymi do zachowań samobójczych, jak również tam możemy zacząć interwencję na dużo wcześniejszym poziomie, wtedy kiedy jeszcze objawy danych chorób psychicznych nie są na tyle kłopotliwe bądź nie prowadzą do powikłań. Zwłaszcza w przypadku takich chorób jak zaburzenia psychotyczne, których przebieg sam w sobie jest neurotoksyczny, prowadzi do niepełnosprawności. Planujemy uruchomienie całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieciaków, liczącego 24 łóżka. Myślimy tu o oddziale, który będzie się zajmował diagnostyką i leczeniem dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia. Żywimy nadzieję ogromną, że uda nam się to zrealizować na przestrzeni 2024-2025 roku. Mam nadzieję, że w tym roku ruszymy z pracami inwestycyjnymi. Natomiast na przestrzeni przyszłego roku chcielibyśmy zakończyć te prace. Nasze doświadczenia spowodowały, że zamierzamy się rozwijać w ramach tej psychiatrii dziecięcej. Mamy lekarzy, specjalistów psychiatrii dziecięcej. Zatrudnionych w naszym szpitalu jest 2 takich specjalistów, natomiast 3 rozpoczęło jako drugą specjalizację, ponieważ są to lekarze już posiadający specjalizację z psychiatrii dla dorosłych. Potrzeby w tym zakresie w ostatnim czasie niestety są ogromne. Rząd Donalda Tuska jest bardzo mocno zdeterminowany i przekonany o tym, że nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i jakość życia, dlatego mamy w budżecie na 2024 rok prawie 200 miliardów złotych, dodatkowo 3 miliardy, które nie poszły na telewizję publiczną, a właśnie na zdrowie Polek i Polaków. I te dodatkowe 3 miliardy przeznaczymy na psychiatrię dzieci i młodzieży, onkologię pediatryczną i leczenie chorób rzadkich. Dotrzymujemy słowa.